Siema, dzisiaj pokażę Wam nowe zadania i tym razem mamy zadanko zadaj obrażenia przy porwaczu. Jak to zadanie wykonać, bo jest ono troszeczkę inne, no i troszeczkę dziwne. Już Wam oczywiście tłumaczę. Pierwsze co, musimy sobie lecieć na lokację. Ja już oczywiście lecę, a Wy jeszcze pamiętajcie o subiku, łapeczce w górze, bo zaraz wbijamy 70 subów, także super, jakbyście mi pomogli. I gorąco zachęcam Was do wpisania kodu SAYCAMSA w sklepie. Jeśli po prostu pomogłem Ci wykonać to zadanie, to koniecznie wpisz mój kodzik, bo mega mi to po prostu pomaga. Dobra, a teraz co musimy zrobić, o co dokładnie chodzi? Porywacze, co to jest? Są to po prostu te duże statki, czyli właśnie te tutaj stateczki, które sobie latają. No i musimy po prostu zadać przy porywaczu jakby 1000 obrażeń, czyli po prostu na przykład musimy polecieć tutaj na statek i bić się z kimś na statku, bądź po prostu w okolicy tego porywacza, czyli tego dużego statku. Jak widzicie, to nie jest mega, mega proste, tak naprawdę tutaj już ktoś leci. No i tak naprawdę właśnie chodzi tylko o to, żeby po prostu tutaj sobie wbić. Jak widzicie, tutaj normalnie mamy dropa, coś tutaj da się unosić. Także ludzie też będą tutaj właśnie sobie latać i robić zadanko. Ja tutaj postaram się jakąś broń może podnieść, czy mi się uda tego shotguna podnieść. Chyba mi się uda, super, mam podniesionego. Jeszcze by się coś na dystans przydało, albo po prostu jest 6 obrażeń dodane. Myk 20, myk kolejny damage zadawany. I zaraz powinno mi to właśnie zaliczyć się tutaj z tego zadawania obrażeń przy porywaczu. Zaraz oczywiście to zobaczymy. Czy ty mamy graczą? Chyba nie mamy. Także możemy sobie nawet... A nie, to jest też gracz jakiś, super, siema. Gościu dostał bombę, kolejny gościu. No i teraz jak widzicie zaliczyło mi 113 damage'a. Czyli chodzi dokładnie o to, żeby po prostu znaleźć sobie jeden ze statków. Statki oczywiście mam tutaj 3 gdzieś. No i tutaj akurat w moim przypadku były na płotnych, były na skalistych i na kurzących. Na mapie porywacze są zaznaczone właśnie jako taki duży statek. No i po prostu lecicie do tego porywacza, podnosicie bronię i dodajecie obrażenia przeciwnikom, którzy się tam znajdują. Zadanie jest właśnie o tyle proste, no że zawsze tutaj na nie latają właśnie przeciwnicy. No i też te bronie, jak widzicie, normalnie leżą, także nie musicie się przejmować o to, że nakat nie będzie bronić coś w tym stylu. Także jak coś, pamiętajcie, że te oczywiście porywacze pojawiają się randomowo, z tego co wiem, także mogą być na różnych lokacjach. One właśnie was porywają też, jeśli stoicie na dole, a na górze po prostu możecie się bić, także chodzi tylko o to. No i oczywiście w tym tygodniu mamy takie zadanka związane z tymi UFO, także jak coś, zaraz pojawi się reszta poradników. Ja was oczywiście zachęcam do robienia tych wyzwań, no bo jak widzicie, są one raz, że proste, a dwa, że dużo jak spadają, więc łatwo jest bić level. Pamiętajcie, że jeśli macie jakieś pytania, śmiało piszcie w komentarzach. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Pamiętajcie, subik, łapeczka w górę, kodzik SAYCAMSA w sklepie. Będę mega, mega, mega wdzięczny. No i powodzenia wszystkim w robieniu misji. To było na tyle. Do następnego. Trzymajcie się. Siema.